Monika Laskowska, TV Reklama, jest ze mną Arkadiusz Tańsula. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć, witam was serdecznie. Jesteśmy na konferencji, drugiej konferencji Fame MMA 7. Będziesz walczył z Pawłem Tyburskim. Tak, będę walczyć. Paweł Tyburski jest moim znajomym, trzymam za niego kciuki, ale chciałabym, żeby wygrał najlepszy. Ty znowu z drugiej strony jesteś w zawodzie, który ja również bardzo lubię. Czyli w jakim? Bo ja robię dużo rzeczy, nie wiem czy wiesz, ale ja jestem człowiek orkiestra. No to nie powiem ci. Nie powiedz mi, okej, no to... Właśnie chciałam cię zapytać o przygotowania do walki. Zakończyłem obóz przygotowawczy do walki. Ostatni tydzień to już tylko regeneracja, jakiś rozruch. Także wszystko, co miałem zrobić, zrobiłem, lekcję odrobiłem. Ale trenujesz jeszcze. Tak, ale to są takie już delikatne treningi. To już nie jest, nie masz ciężkie sparingi, cały ten okres przygotowawczy... 12, miałem mówić 12 tygodni, ale u mnie trwało to aż prawie 17 tygodni do przygotowania, więc koniec. No właśnie, chciałam się zapytać, czy masz sposoby na to, żeby rozproszyć zawodnika? Czy stosujesz takie chwyty? Czy jesteś tak skoncentrowany na tym, co ci przekazał team, żeby robić dokładnie to, co masz zrobić? Nie będę próbować go jakoś tutaj specjalnie, nie wiem, sprowokować czy coś takiego. Nie, ja nie jestem takim człowiekiem, żeby szukać na siłę jakichś atencji, problemów i żeby takie rzeczy robić. Jestem przygotowany na walkę. Kurczę, powiem ci, że pierwszy raz nie wiem, co ci odpowiedzieć na to w ogóle. Nie wiem, co mogę ci na taką rzecz odpowiedzieć. Myślę, że po prostu sportowo wchodzę sfokusowany na cel, na wygraną, bez żadnych tam akcji i świrowania pawiana. To powiedz mi, jak nauczyłeś się takiej koncentracji? Słuchaj, lata medytacji spędzonych w Tajlandii, tai chi rano o 5 i tak to wyglądało. Nie, po prostu tak jest. Nie wiem, czy to może ze stresu. Wiesz, jak nie wiem, czy wychodziłaś kiedyś do walki? Ty jesteś zawodniczką jakąś? Walczyłaś kiedyś coś? Nie, ale są sytuacje, kiedy się stresuję i wiem, jak to działa. I powiem ci, że jak wychodzisz, to jest, ja na przykład mam tak, ja normalnie jestem duszą towarzystwa, napierdalam, gadam z wszystkimi, mi się morda nie zamyka. Tak przed walką to już po prostu samo z automatu. Jestem zamknięty w sobie, skupiony, nie odzywam się w ogóle, ni telefon, cały ten Instagram, ten świat nie istnieje. Jest tylko walka, jak się już wchodzi do tej klatki i słychać ten gong, to już nie ma nic innego, jest tylko albo ja, albo on, nie? Walka na śmierć i życie, więc tak po prostu działa jakoś mój mózg. Nigdy się tego nie uczyłem specjalnie, tak mam od urodzenia. A docierają do ciebie czynniki zewnętrzne? Wtedy obserwujesz, co się dzieje wokół ciebie? Nie za bardzo, ale jeżeli chodzi ci o na przykład komentarze z narożnika, to przy ostatniej walce tak, bo na przykład miałem taki motyw, że Alan mnie chwycił w Takarowa, ja nigdy na treningu nie przerabiałem wyjścia z tego i wtedy od razu na mojego trenera Spinkiego, którego też pozdrawiam teraz serdecznie, i on mi mówi, co masz robić? Arek, skręć się w prawo, nie w to prawo, w drugą stronę, teraz wyjdź do góry, stoisz, dobra, widzisz, to już jesteś, teraz go bij, nie? I wiesz, ja jak taki robocik zdalnie sterowany słucham, no bo nigdy tego nie robiliśmy, nie przypuszczaliśmy wtedy, że on może jakieś takarowy nam zakładać, kickboxer, tak? No tak, jak trzeba, to słyszę to, co mówi narożnik, a jak nie trzeba, to robi swoje. A kiedy trzeba? No właśnie, trzeba wtedy, kiedy nie wiesz, co zrobić, to wtedy, ej, co ja mam robić teraz? Okay. Albo nie, mam założoną jakąś technikę kończącą i nie wiem, na sparingach tak jest. I nie wiem, jak to dokończyć, no powinno być, on powinien klepać, on nie klepie. I wtedy, co mam robić, nie? No dobra, to jest popraw tutaj, popraw to, tak, i tak dalej. No. Okej, okay. No właśnie, chciałam zapytać jeszcze, jak myślisz, twój przeciwnik, jak się przygotowuje? Czy też odpuszcza tak jak ty, czy cały czas mocno trenuje? Znaczy, jeżeli ma obóz przygotowawczy, to myślę, że powinien już odpuścić sobie na tydzień przed walką ciężkie treningi. Jeżeli tego nie zrobił, to na moją korzyść, bo na walkę przyjdzie wymęczony. Ja wiem, jak jest, mam ponaciągane wszystkie mięśnie, wszystko boli, więc ten tydzień ostatni jest taki właśnie na regenerację, na złapanie tej świeżości, na zatęsknienie za tą walką, za tą bitką, wejść, zrobić swoje i koniec. No bo nie jesteś zawodowcem, a jednak wygrałeś z zawodowcem i może myślisz, że to może być właśnie ten punkt, który przeważa na tym, że wygrałeś, że rzeczywiście jest moment, kiedy odpuszczasz, twoje ciało jest zregenerowane, przygotowane? Słuchaj, ciało i umysł. Powiem ci tak, ja trenuję z zawodowcami, obracam się w świecie zawodowców. W zeszłym tygodniu byłem na gali Babylon w narożniku u Weroniki, pozdrawiam serdecznie też, która tam walczyła. Cały czas z nimi trenuję, wiem, jak oni się przygotowują, wiem, jak to wygląda, jestem prowadzony przez profesjonalnego trenera, który prowadzi zawodników, którzy walczą zarówno właśnie na Babilonie, na Fenie czy na KSW, więc to robimy wszyscy. Ja tak naprawdę nic tutaj sam nie kombinuję. Te wszystkie rzeczy, które robię, każą mi to robić mój sztab ludzi. No. Tak, tak. Ja trenuję naprawdę jak zawodowiec. Mam swojego lekarza. Miałem nawet psychologa, ale zrezygnowałem, bo wydaje mi się, że sam lepiej to wszystko sobie bym poprawiał. No nieważne. No, w każdym razie ważne. Co ten psycholog zrobił, że wykopałeś? Ją, ona czy on? Ją.
Co, ja się strasznie interesuję na przykład rozwojem osobistym. W ogóle dlatego zacząłem swoją przygodę z social mediami i ze wszystkim, od rozwoju osobistego. I te wszystkie rzeczy, które po prostu ona mi mówiła, to ja to wszystko znałem, to wszystkie rzeczy z książek, wiesz, wizualizacja przed walką, na przykład jak sobie radzić ze stresem, włącz sobie muzykę, no kurwa, ale mi, wiesz. A według mnie osoba, która nigdy nie wychodziła do ringu, nie walczyła, nie może w ogóle wiedzieć, mieć pojęcia, jaki to jest stres, bo to jest naprawdę, słuchaj, ja robiłem mnóstwo dziwnych, hardkorowych rzeczy. Nie mówię już o tych moich jakichś bitkach na dożynkach wiejskich w Tomaszkowicach, czy tam, ale przed skok na bandzi, takie, i wiesz, to jest mega, mega adrenalina. Obrona pracy inżynierskiej, czy zdanie prawo jazdy, matura, to jest adrenalina. To nie są takie sytuacje, w których mamy adrenalinę, ale wyjście do walki to jest 10 razy mocniejsza adrenalina. I przynajmniej ja tak to odczuwam. Wchodzisz tam i wiesz, że ten gościu chce cię zabić, tak, pokonać. On chce z tobą wygrać i tu nie ma zmiłuj. Wchodzisz, musisz się napierdalać. A te bitki na dożynkach? No, nie chcę o tym opowiadać, bo ostatnio opowiadałem o tym w wywiadzie i potem mnie zhejtowali, że jakiś kozaczek wiejski. Tak, byłem tak, jak miałem 18 lat, słuchajcie, 12 lat temu. Teraz dorosłem i już takich rzeczy nie robię, głupot. A, no właśnie, gdybyś miał cofnąć czas, chociaż ciężko wrócić do wieku 18 lat, ale gdybyś wrócił, to byś bił dalej się na tych dożynkach, czy nie, odpuściłbyś? Nie, nie. Po pierwsze, co bym zrobił, to nie skończyłbym swojej kariery, bo ja boksowałem wtedy też, znaczy boksowałem, no amatorsko, tak, ale po prostu bym tego nie skończył, tylko robiłbym to dalej do tej pory. O, tak bym, taką bym sobie powiedział. Arek, nie przestawaj trenować sportu walki, trenuj cały czas. Bo dokładnie właśnie 12 lat temu przestałem trenować sportu walki. No ale zobacz, jak to pięknie zatacza koło, wróciłeś. Jednak tak jest, nie? Że jesteśmy chyba do czegoś po prostu stworzeni i ten. To tak, to był w ogóle, wiesz, wszyscy poszli, u mnie było tak, w podstawówce, wszyscy szli na piłkę nożną do Górnika Wieliczki, a ja poszedłem na boks, tak? I chodziłem do klasy sportowej, wszyscy byli piłkarzami, ja jedyny bokser w klasie sportowej, w gimnazjum na przykład, nie? A chciałbyś walczyć zawodowo? No tak, to jest moje marzenie największe. Mhm, czy robisz coś w tym kierunku? Cały czas podpisałem na przykład kontrakt z Artnoxem, z Arturem Gwoździem, który jest promotorem MMA zawodowym i tam już coś się dzieje ogólnie, ale na razie jest fame i jestem z niego zadowolony. Czyli jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, idziesz... Trochę nie w odpowiednim czasie, bo mogło to być wcześniej, gdybym, słuchaj, wiesz, właśnie wcześniej, czemu ja tego wcześniej zacząłem robić? To jest taka rada, którą bym sobie dał właśnie, jakbym się cofnął w czasie. Rób to, od razu, rób to, co kochasz, nie przejmuj się, bo chuj ci te studia były, jakieś kurwa robotyka, 5 lat, trudne, wiesz, jakie to były trudne studia? Robotyka? Tak, ja robotykę na AGH, słuchaj, ani dnia nie przeprowadzałem w zawodzie. W życiu, walić to, sporty, walcie się po łbach, bijcie się, róbcie, zakładajcie kanały na YouTubie, tak bym sobie dał, załóż kanał na YouTubie, załóż fanpage i bij się, o. Ale umiesz coś z robotyki, czy mógłbyś mi zrobić na przykład z klocków Lego, takiego... Z klocków Lego, kobieto, z klocków Lego, ja to jakiś poziom, wiesz co, ja zrobiłem na obronę pracy inżynierskiej swojej, zrobiłem cały system inteligentnego budynku, to było 8 lat temu, cały system inteligentnego budynku sterowany z aplikacji na Androida, sam napisałem aplikację na Androida, sam zrobiłem gotowy cały moduł, który montujesz w rozdzielni elektrycznej, który steruje światłem, temperaturą i roletami i to zrobiłem na tom. Wiesz, ja mógłbym ci telefon zrobić, bo robiliśmy modele telefonów, które wysyłają, prosty telefon, który wysyła SMS. Miałbym ci zrobić, zaprogramować. Takie robotyka, boks. Tak, w ogóle no, nie wiem, czy widzisz celówę na Ironmana, to właśnie dlatego była robotyka. Tony Stark był moim wielkim idolem i stąd ta robotyka była. Ale a teraz jestem super bohaterem. Ale ja chciałam właśnie dokończyć. Nie jestem romantyczką, ale takiego robota z klocków Lego, który przynosi mi kwiatka. Bardzo proste do zrobienia, pewnie, że tak. Znaczy tylko musiałabyś mu dać dostęp do kwiatków, bo wracając do robotyki, no na przykład na zaliczenie z robotyki chyba na trzecim roku zrobiłem takiego robota, takie ramię robota, które przekładało pudełka po zapałkach. Jedne były na biało pomalowane, drugie na czarno i potrafiło je rozróżnić. Wiesz, segregowało sobie je, wybierało. To na prawo, to na lewo. Więc takiego kwiatka myślę, że też bym. Nawet mógłbym ci rozdzielić, że czerwone różyczki albo białe tulipany. A dlaczego to jest takie proste? Bo już umiesz to. No nie, to teraz już pewnie bym nie umiał, wiesz, po tylu latach to te języki, jeżeli nie jesteś w informatyce czy tej robotyce, to języki programowania się zmieniają, wszystko się zmienia. Wiesz, ja tam wtedy programowałem na AdMedze, jak ktoś się zna, to będzie wiedział, o co chodzi, taki mikrokontroler. Teraz to już jest 10 modeli nowszy pewnie i to wygląda całkiem inaczej. To pewnie jesteś dobry z matematyki. Tak, zawsze byłem najlepszy z matematyki. I z fizyki. I z fizyki. Ale to z polskiego byłem słaby i zawsze mówię przyszłem zamiast przyszedłem i tak, ale to może dlatego, że jestem ze wsi. To nie cofajmy się w czasie, bo pewnie byś udzielał mi korepetycji. Tak. Z fizyki. Tak. A ty mi z polskiego może. O, bardzo chętnie, ale dobrze sobie radzisz z języka polskiego, także nie muszę udzielać żadnych korepetycji, nie musiałabym. No właśnie, chciałam cię zapytać o to, jak w takim razie odreagowujesz, jak się regenerujesz, skoro odpuściłeś już mocne treningi i jak spędzasz czas w tym momencie.
No to komora hiperbaryczna, kriokomora na przykład. No większość czasu masaże, teraganem się napierdzielam, to jest taki młody, nie, do rozbijania. No i tyle, no rano jakiś rozruch jest, cardio. Jest, oczywiście są treningi, ale to nie są takie treningi, wiesz, na 100%. To jest taki trening na 50-40%, nie? No, tak, także tak to wygląda. A oprócz tego właśnie wczoraj byłem na wsi, cały dzień nad jeziorkiem i tak sobie leżeliśmy, odpoczywaliśmy. Jeszcze na 18 byłem w ogóle też, słuchaj. Ja na 18? No kurde, zaprosili mnie na 18, bo nie wierzyli, że przyjadę. A ja specjalnie wziąłem i przyjechałem, wiesz, tam. Więc jak mnie zaprosili na 18, to uważajcie, bo przyjadę naprawdę. Serio, no. No to słuchajcie, macie, robicie 18, zapraszamy i wtedy wbijasz, tak? Tak, nie piję alkoholu, więc nic nie stracicie tak naprawdę. Tylko zjem, o, jak musicie mieć coś dobrego do jedzenia. To dużo jedzenia przygotujcie, ja dziękuję bardzo i posłuchamy, co mówią na konferencji, chociaż przez chwilę, bo rozgadaliśmy się no bardzo. No właśnie, ten wywiad się zrobił troszeczkę nie na temat, no ale spoko. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, pa.